Cześć! Jak sztuczna inteligencja może pomóc inżynierowi w codziennej pracy? Z Leo AI jest kilka możliwości. Po pierwsze, trzeba zapytać. Jak? Otóż, jeżeli potrzebujesz jakiejś części elementu zakupowego, napisz: szukam kołnierza, typ taki i taki, norma taki i taki, wykonany z materiału jakiegoś, niech to będzie aluminium, a Leo AI wskaże Ci konkretne elementy, gdzie takie elementy można kupić, a co więcej, dostaniesz propozycję pobrania modelu 3D do Twojej aplikacji. Jeżeli pracujesz na przykład z SolidWorks, może być to plik przygotowany właśnie w oprogramowaniu SolidWorks. No ale to w zasadzie prosta rzecz. Co więcej, jeżeli masz problem konstrukcyjny, zastanawiasz się, jak jeden element połączyć z drugim, nie wiesz, czy dana konstrukcja wytrzyma, czy dodać dodatkowy wspornik, czy nie, wykorzystaj zdjęcia, model 3D i napisz specjalnie przygotowany tak zwany prompt, a Leo AI na bazie zgromadzonej wiedzy w postaci podręczników, wzorów, reguł działających w inżynierii podpowie Ci, jak odpowiednio podejść do tego projektu. Trzeci przykład. Jeżeli pracujesz nad koncepcją projektu, przykładowo chcesz zaprojektować altanę z drewna pod swój samochód o wymiarach 3 metry na 6 metrów, napisz to do Leo AI, a ten wskaże Ci koncepcję, ba, przygotuje wizualizację Twojego projektu, podpowie listę materiałów, nawet jeśli będziesz sobie życzył, wyceni taki projekt i przygotuje dokładną specyfikację. To tylko ułamek możliwości, jakie daje Leo AI, sztuczna inteligencja specjalnie przygotowana dla inżynierów do pracy w SolidWorks, ale też innych aplikacjach CAD-owskich i pomaga w codziennym życiu. Co więcej, możesz podpiąć swoją wiedzę, swoje know-how zgromadzone w postaci plików PDF, plików CAD do sztucznej inteligencji i na podstawie Twoich poprzednich projektów, Twoich myśli, pomysłów, Leo AI będzie podpowiadał nowe pomysły, ulepszał konstrukcję, a cała Twoja wiedza zgromadzona zostanie u Ciebie na Twoich serwerach, na Twoich komputerach, a Leo AI nie będzie ich wynosił poza Twoją firmę. Mam nadzieję, że ten temat Cię mocno zainteresował. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami, chętnie zrobimy demo, a także dostarczymy wersję testową. Do zobaczenia, cześć!